Obszar domu już zwiększamy. Tutaj. Niech trzymają tu porządek. I jest moja podstawowa rzecz, czyli kuchenka. I zaczynamy od zleceń. Kotuj proste, dobre, obfite. Najpierw obfite. Do obfitego potrzeba kucharza z umiejętnością 10. Na razie go nie ma. Następne to dobre. I następne to proste. Teraz tak, każde robię bez przerwy. Teraz różnica. W przypadku prostego dania potrzebujemy tam kilku składników. Znaczy jednego składnika, tylko w kilku egzemplarzach. W przypadku dobrego tu już jest więcej, ponieważ potrzebuję dwóch składników. W przypadku obfitego jeszcze tego więcej. Duża ilość ulega zmarnowaniu. Ale dzięki temu tam mają większe samopoczucie i tym podobne. Także na początku mają gotować obfite, dobre, a później proste. To powoduje, że na przykład jeśli kucharz jeszcze nie ma tej umiejętności 10, to on będzie chyba dobre bądź proste tworzył. Ale ponieważ nie mam, nie, tu jeszcze, może na jedno starczy, na takie dobre, a resztę to już trzeba będzie poczekać, czy to się rozwinie. Co on tam upichcił. A i stół do jedzenia też by się przydał. W meblach był. To tu będzie nasza stołówka. Krzesło z czego jest? Ze srebra i z metalu. To z metalu oczywiście. Tu źle postawiłem. No i przydałaby się jakaś lampa, bo tu jest ciemno, jak nie powiem gdzie. A, pojawia się już jakie? Dobry posiłek. Tylko nasz budowniczy zajął się nie tym, czym ja chciałem, ponieważ został kucharzem w tej chwili. Trzeba mu zmienić na dwa. Najpierw niech on pobuduje, co trzeba. On się zajął. A tak się zaczął. Tubylcy. No, skoro tubylcy, to pewnie nie będą mieli na zbyt dobrej broni. Sztuk 1 z włócznią. Polata i przyjdzie do nas. Oni nie atakują zwykle. Chwila mija, nim rozpoczną atak. Chyba, że jest napisane... Taki typ ataku czasami jest po prostu, że się pojawiają i atakują. O, lub leci do mnie. Skoro leci pod tym kątem, to jestem gdzieś tu. Co my tu mamy? Pistolet. Wyjdźmy mu na spotkanie. Fox ma włócznie, tak? Pałkę. Kto ma broń? Myśliwy. A myśliwy gdzie jest? Myśliwy poszedł na polowanie. Niech stąd szybko zajwania na miejsce. Zepsuje się za 40. Co mu się stało? Dostał z karabinu jakąś infekcję. Czy jeszcze tu leży jakieś ciało, które ominąłem? Nie. Tylko masa krwi. Dobra, myśliwy już biegnie. Szef kuchni czeka z pistoletem. No i teraz chyba zacznie się strzelanina. To niech pobiegnie tutaj, bo będzie chyba walczyć wręcz. Chyba mu się to nie uda. Raz strzelił, to biegniemy do środka. Właściwie biegniemy tam. Tak samo ty. Jak mówi stare przysłowie, w kupie siła. Gdzie jest reszta moich kolonistów? Tu jest myśliwy. Myśliwy podbiegnie tu i będzie strzelał do tego gościa. A nasz gościu będzie biegł w tą stronę. A gdzie reszta kolonistów? Dave jest tu. Gdzie to jest? Wiesz co, Dave, później ponosisz. Teraz jest
Sprawa życia i śmierci. Myśliwy jest tu, budowniczy jest tu, Dave jest tu. Czy ich nie mam za mało? No dobra, czterech miałem. No widzę, mają to samo tempo, jeśli chodzi o bieg. Czy ten pin jest nieco mniejszy? Jeszcze nie, musi dostać jeden strzał. To tak robimy, by ten, widać, tu będzie biegł, a ten będzie strzelał do wroga, tylko aby nie trafił naszego. To istnieje szansa, że strzelimy wroga. Jest, dostał. Co to coś spowodowało? Jeszcze nie. Znowu dostał. I już widać, że ma nieco w plecy, jeśli chodzi o zdrowie. No i teraz zrobimy taką akcję. Walcz wręcz. No i ten próbuje do niego strzelić, tylko nie wiem, czy mu się to uda. No, dostał. Walcz wręcz. Tylko ty już nie strzelaj, bo nie masz zrobić im krzywdę. Ty też walczyć wręcz. Ale już ci poradzę. A widać, to był tylko na jeden strzał, ponieważ dzięki temu, że on strzelał, temu się nie udało. No i teraz mamy jednego chorego. Znaczy nie chorego, tylko kucie z włóczni. To tak, ci już są. No i teraz jedno łóżko sobie zrobimy takie medyczne. Szpitalne. I ten nasz, który jest ranny, od razu tam powinien polecieć. No tylko zje sobie i... I poleci. Co robi? Transportuje metal. Nie no. Jeszcze widać, nie jest nazbyt ranny. Jeśli miałby tutaj jedynkę, zresztą to zróbmy. Idzie od razu spać. Kto był naszym medykiem? Lekarzem jest myśliwy. Chyba tą strzelbą leczy. To myśliwy przyjdzie i będzie leczyć naszego kolonistę. Patrzmy na zdrowie. Po niektórych rzeczach można biegać. No i już zaleczył. To teraz kwestia czasu, aż ten wydobrzeje. A jeszcze ważna rzecz. Mogę to przedstawić indziej. Ważna rzecz. Im szybciej ich będziemy leczyć, tym lepiej. Ponieważ jeśli zbyt późno to się zabierzemy, to dla przykładu gość, co on tam miał w tym wypadku, ukłucie, no akurat w torsie, jakoś tam zadrapanie mu zostanie, blizna. W przypadku ręki będzie później mieć osłabione zdolności manualne. Także lepiej jak najszybciej tych ludzików leczyć. A i następna rzecz to jest łóżko medyczne i on się tam zdrowie nie położy. Ustawię jako zwykłe, on tam śpi, oglądaj gwiazdy. Później pooglądasz. Weź tu światło zrób. Poszedł spać. Energia jest, pompują energię do baterii. A jak wynalazki? A ten nasz nowy miał być wynalazcą i jest zaznaczony, tylko jeszcze coś tam lata. Co ma oprócz wynalazków do roboty? Zajmuje się zwierzątkami i to właściwie tyle. Czyli powinien siedzieć przy tym stole i badać. Światło i stworzenie jest wrogów, tylko widocznie mają ważniejsze rzeczy do zrobienia. Ale mamy już stół, przy którym nasi koloniści będą mogli spożywać pożywienie.
A jeśli zwierzę oszalało, zobaczmy. Szalony królik. Trochę minie, nim dobiegnie do nas, to poczekam. Dobra, chyba już wystarczy tego czekania. Kto tu jest? Czy Fox ma broń? Ma pałkę. Myśliwy gdzieś poleciał. Królik nam tu nagina. O, ten ma broń. Oto wybiegnijmy królikowi na spotkanie. A widać, zło z niego paruje. To, gdzie ten królik leci? Idzie sobie, nie wiadomo gdzie. A jeszcze, żeby ten go trafił. On też nie tylko nas może... O. Leci do mnie. Ła, jaki dźwięk. Jak tam z królikiem? Nic mi się tak naprawdę nie stało. O, kurwa, ogon odstrzeliło, no nie. Dobra, ty stąd uciekaj, mistrzu. U nas tu królik atakuje. Oczywiście królik wyzwaniem nie jest. On się skupił pewnie na jedzenie. Czeka. A ten prowadzi badania. Oto zajdziemy królika tutaj z boku. Czy ten czasem miał broni? Miał. O tak, tryb militarny. Strzelaj, panie, do królika. O, nie udało się. To uciekaj przed królikiem. Gdzie królik poleciał? Czy jakiś kolonista tam został? Tak. Ten wyjdzie i będzie strzelał do królika. O, królik znów za tym goni. Czekamy. Ten ma nóż. Zaraz królik na niego ruszy już. Dziadyga atakuje. Walcz wręcz z królikiem. No i ten pasowałby mu pomógł. Ty też walcz wręcz z królikiem. A, i nagle zbrakło prądu. A czemu zbrakło? Bo nam królik przegryzł kable. Cholerne króliki, no. Gdzie jest kabel? Energia? Przewód elektryczny? A nie jest. To czemu? Nie rozumiem. Prąd dotąd jest. A, dobra, jest. Następny event. Rozbłysk słoneczny. On powoduje, że urządzenia elektryczne przez dobę nie działają. Ale to już się wyjaśniło. Tak mnie właśnie zdziwiło, czemu. Myślałem, że rozwali mi kabel. A jak już tu lecisz, to ty zanieś to. Ty zanieś to. Czy ktoś został ranny wskutek ataku królika? Ten jest. Dobra, on idzie tutaj. Medycyna. A Fox go wyleczy. Fox nie jest doktorem, ale Fox ma to szkolenie, także Fox zostanie lekarzem. Fox lekarz. O, szybciej się będzie uczyć niż ten myśliwy. Ten ma tylko jedną tą. Wiele ich nie różni. Zajmij się leczeniem. Co mu w ogóle królik zrobił? Dziabnął go. To, że mają stół, powoduje, że już nie jedzą z ziemi. I czasami też poplotkowałem sobie, gadają ze sobą. W ciemnościach widać się, prądu nie ma, śmierć nieznajomego. Było im zimno. Jest tu brzydko w okolicy i widzieli trupy. Okropne samopoczucie. No, zaraz o nich zadbamy. Niech tylko prąd się pojawi. No, mam już troszkę skór. To następna rzecz, która by się przydała, to krawiec. Ale to za chwilę. Handel z dykami się pojawił, no ale tej nie zahandluje. No i zrekrutowano tą Bowers. Co ona potrafi, czym będzie się zajmować?
Budowniczy, jak widać, będzie dla nas budowniczy. Budowniczy, gotowanie. Właściwie na wszystkim się zna. Gdzie jest budowniczy? Bowers. I lekarz. No ale lekarza już wybrałem, ponieważ ma dwa płomienie. Lekarz. To miał być lekarz i kucharz. Gdzie jest kucharz? Tu jest kucharz. Ale głównie... A już mam jednego sprzątacza. Dobra, przydałby się też artysta. Kto jest najlepszy z artyst... tutaj jako artysta? Czy ma ktoś jakiś płomień? Ten ma płomień. Wynalazca. No na razie wolę jednak na wynalazki przeznaczyć. I teraz tak, tutaj muszę zmienić znowu jako zwykłe łóżko. Też jako zwykłe. No i muszę stąd wynieść też w końcu te baterie. Tak po jednej będę wyjmować. To nie śpi, to jest zimno. Zabrał się za gotowanie. A czego tu brakuje? Drewna pewnie brakuje. Tak, zużyłem wszystko. Trzeba coś wyciąć. Rąb drzewo. Gdzie? Tu się troszkę drzewa pojawiło. I tutaj też są. Myślę, że wystarczy. Poszli wycinać. To za chwilę będę już mieć drzewo. I podłogi powstaną. O, i znów zaćmienie. No tym razem zaćmienie, które powoduje, że panele słoneczne nie działają, rośliny nie rosną. Ale to nie powoduje, że nie ma wiatru. Zainstalujemy tutaj naszą baterię. Jeśli chodzi o energię, to trzeba tu pociągnąć prąd. Jeszcze takie coś jak przełącz. Czasami jak wybuduję coś, a jeszcze nie pociągnę do tego prądu, to to nie będzie zasilane. Wtedy trzeba, chyba że podciągniemy prąd bezpośrednio do urządzenia, że się będzie stykać. Wtedy trzeba użyć tego przełącz, o tu widać kabel pociągnął w inne miejsce. Teraz tu, no tak przepina kabel. Operacje medyczne. No a tu jest taki samouczek, który co jakiś czas tam podpowiada. Ja cokolwiek zrobię, żeby to zniknęło. I już to. Powinno zniknąć, zresztą nie zniknęło, może muszę odczekać chwilę. Za szybko zadziałałem. No a łóżka medyczne są potrzebne. Foxa na chwilę wyrzucimy z chałupy. I Dave'a zrobimy. A, już zniknęło. No to zniknęło, to już czasem serce nie wyciął. I wolne, za chwilę ktoś tu osiedli się. No dobra, to już mamy jakiś tam domek. Czas zadbać o rozwój naszej kolonii. Stół krawiecki. Tu będzie stół krawiecki. Weź to zinstaluj, człowieczku. I obok stołu zrobimy warsztat rzeźbiarza. A, tylko nie postawię go, ponieważ tu jeszcze ta lampa stoi. Muszę ją najpierw zdemontować. Zabrał lampę, to już mogę. Tutaj będzie warsztat rzeźbiarza. Tą lampę.
zainstalujemy to gdzieś obok do przykładu. Na przykład tu. Kamyki są, które są tu niepotrzebne. Proszę je stąd zabrać. No jak mówiłem, skoro tutaj składam zwierzynę, to powinienem mieć obok stół rzeźniczy. Potem tutaj możemy już skasować. Czego jeszcze mi brakuje? Mam kuchenkę, mam stół do badań, nie mam. Warsztat rzeźbiarza jest. Przydałby się warsztat ślusarski. Warsztat ślusarski. Powiedzmy, że to jest zbuduję. Pojawił się nielegalny handlarz. Fox to był ten chory, no ale zobaczę przynajmniej co on ma. Nie ma tak naprawdę niczego, co mnie interesuje. A ci nielegalni handlarze czasami mają niewolników. Sporadycznie, ale mają. Czemu tu jest? Tak, ponieważ brakuje prądu. Wtedy zrobimy takie obejście z tym prądem. Co mało w magazynie, czyli brakuje mi w tej chwili tego, brakuje mi żywy żelaza. Kop. I niech pójdzie do skopie. No i następne. Zaczynają nas atakować. Na szczęście tu są z maczugami. To nie są nazbyt wielkim wyzwaniem. Ale już to jest skazanie ku temu, by zacząć się martwić obroną. Kto się tam załamał? Znaczy znalazca. Wynalazca coś ma ze sobą, jeśli chodzi o broń? Nie. To ma. Ten tutaj. Jak oni są daleko? Tędy idą górą, to tędy przyjdą. To ja się zaczaję tutaj. Ten ma też broń. To będzie obok. Ten ma tylko nóż, ale to zawsze jest jedna osoba więcej do walki. Ten jest załamany, tak? To mi w niczym nie pomoże. Ta się zajęła gotowaniem, to przynajmniej niech weźmie jakąkolwiek broń. Warto też oczywiście zapisać. Ponieważ różnie się to może potoczyć. Czasami po prostu lepiej jest załadować grę, niż przyjąć stan, który mamy. Należy też pilnować tego, by koloniści nie strzelali przez siebie. Czyli żeby tutaj, jak idzie gościu, żeby to w ten sposób się nie odbywało, że nie strzelają teraz w tą stronę, ponieważ najczęściej kończy się to tym, że jeden rani drugiego. Czekamy tutaj na tych. Ten też tutaj wsparcie nasze liniowe. O, dobrze się zaczęło, trafił go raz. Za chwilę zaczną walczyć. A, ta włócznią się nie rzuca.
czas na walkę. Padła. No i przeważnie jest tak, że jak się ubije 50% składu, który atakuje, to oni uciekają. Ale to nie znaczy, że nie można do nich strzelać. Dobra, już nie będę za nią gonić. To z tych rezygnujemy. No i do ich dwóch jest rannych. Co to jest? Kucharz i Bowers. Bowers, to jego łóżko zrobimy szpitalne, a nasz kucharz to ma gdzie ucho? Tu, jemu też zrobimy szpitalne. Niech się chłopaki kładą spać. A naszym lekarzem był... Lekarz. Fox, tylko Fox. Aż mu przeszło? To zagubienie przeszło. Już się odnalazł w swoim życiu. Zajmij się leczeniem. A gdzie drugi ranny? Ty człowieku, idź tu. Chodź się spać. Skończył, to teraz drugiego. A już sam się zajął tym. Chciałem go wyznaczyć, ale on już przeszedł. Leczy budowniczy kucharz. No, już jej przeszło. Jest zdrowa. Ten za chwilę też wydobrzeje, a to łóżko już zmienimy na zwykłe. No i wynalazłem hydroponikę. Znowu ekran badań. Co będzie kolejne? Myślę, że pneumatyczne kilofy się przydadzą, ponieważ teraz będę dużo kopać. O, ten też już wstał. To robimy tu zwykłe łóżko. A to też odinstalowujemy i przenosimy na właściwą pozycję. Czyli tutaj będę trzymać te swoje baterie. A tu też lekko przebuduję.